Świetne smarowidło do kanapek albo dodatek do jajek lub warzyw. Wyrazista w smaku pasta z cieciorki, rukoli i suszonych pomidorów. Polecam do wypróbowania, a po inne moje przepisy zapraszam na bloga www.talerzpokus.tv. Do blendera wrzucam opłukaną cieciorkę. Dodaję suszone pomidory i rukolę. Dorzucam też czosnek i wlewam oliwę z oliwek oraz zalewę z pomidorów. Pastę blenduję do czasu, aż będzie aksamitna. Następnie doprawiam świeżo mielonym pieprzem i solą. Jeszcze chwilkę blenduję. Pastę można przełożyć do słoiczka, wlać na górę trochę oliwy i przechowywać ją w lodówce około tygodnia. Polecam! A inne inspiracje znajdziecie na talerzpokus.tv.